Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek, och, nie zgadniecie, LEGO Marvel Super Heroes. Moi drodzy, w poprzednim odcinku odwiedziliśmy sobie siedzibę więzienia zwanego Raft. Ta siedziba się tak zowie dla najgorszych, najbardziej wrednych brutali z tego całego świata. No i tak się dziwnie, niefortunnie złożyło, że mieliśmy tam całkiem niesympatyczne spotkanie z Magneto i jego trzutką. No, jak to się skończyło, wszyscy dobrze wiemy, chyba tyle pamiętamy. No, ale koniec końców Iron Man został na Golasa i teraz razem z Kapitanem Ameryką mamy bardzo ważne zadanie, wrócić do wieży Starka, no i tam się przebrać w jakieś bardziej gustowne łaszki. Tak więc wczytujemy grę, sprawdźmy ile ja mamy, 4,5%, a graliśmy póki co niedługo, no ale tak jakoś tutaj troszkę nam już nabiło. Jeszcze w sumie nie zrobiliśmy nic konkretnego, nie znaleźliśmy jakichś specjalnie złotych klocków, jakichś tam tych mini zestawów, a podpowiem, bo jeden z użytkowników i o to mi chodziło, że wy mi zawsze tutaj podpowiadacie co i jak, ale nie chodziło mi o zdradzanie całej fabuły. No i jeden z użytkowników YouTube'a w komentarzu napisał, że te mini zestawy składają się w jakiś tam komiks. No i przynajmniej już wiemy, czego możemy się spodziewać. Będziemy je potem sobie sami regularnie jakoś powolutku zbierać. Okej, okay. Dobra, do wieży Starka. Sprawdźmy mapkę. Mapka nam tu na pewno coś podpowie. Gdzie mamy iść? No, drogi całkiem spory kawał. Jak gdyby pamiętacie, że z tamtej strony zaczynaliśmy iść. Miejsca wzywania pojazdów. No, na helikarier nie będziemy się przenosić. Po prostu sobie popłyniemy na wieżę. Z powrotem. Nie da się tego jakoś przyspieszyć? No okej, musimy na to popatrzeć. No to patrzmy, no płyniemy. Widzicie, kapitan jest nam strasznie wdzięczny, bo uratowaliśmy jego pierdziotko. Nie no, ale serio, szybciej. Tak jest! Superbohaterowie nie czekają! Superbohaterowie płyną! Ta prędkość zabójcza... O, ale proszę bardzo, już jesteśmy. Udało nam się dopłynąć całkiem sprawnie. Dziękuję. Naginamy. Powiem wam, że jak oni biegają, to jest naprawdę super speed. Ale pamiętacie, my tutaj możemy sobie wziąć samochody. Może będzie jakiś ciekawy pojazd. Pojazdy. Mamy tu parę pojazdów. Mamy limuzynę, radiowóz, ale mi się bardziej podoba podniebny motocykl. Sprawdźmy. Jak się z tego korzysta? Cholera wie, ale zaraz się przekonamy. Może będzie szybciej niż na piechotę, bo jednak to jest całkiem spory kawał drogi. Okej, okay, i naginamy. O, rakiety! To jest coś fajnego. Ciekawe, czy możemy strącić... się kolesiara nie doczekała autobus. Wow! Trzeba ostrożnie. Bo nie chcemy go rozwalić na pierwszej randce. Ej, cyrk! Jaki cyrk? Cholera. Gdzie ja pojechałem? Cholera jasna, utknąłem. Normalnie, jak w GTA, nie? Tam też zawsze się w parku, jak już wjechałem, to wyjechać było naprawdę, naprawdę bardzo trudno. Ale udało się, jedziemy dalej. Za szybkie to jest. No, ale na pewno lepiej napieprzać tak niż... Wow, niż z buta. Taka misja na dziś, dogonić tego kolesia. No, na pewno się nie uda. nie denerwuj mnie, koleś. Tak, jasne. Sam jesteś kreatywne myślenie. Jak można zapomnieć kluczy do chaty? Naprawdę. No, masz szczęście, że jest Kapitan Ameryka. A, za głupi jesteś. Zapomniałem, że jesteś za głupi. Tutaj faktycznie inteligentna potrzebujemy. W majtkach, w kwiatki. No, też można. Okej. Okay. Nie w tę stronę. Tadam! I drzwi się otwarły. Ciekawe, jaka to będzie zbroja. Czy jakaś taka lepsza, czy może mocniejsza, czy szybsza, czy fajniejsza. To jest ciekawe.
Co mi powiesz o tym? No to wszystko wiemy już o tej wieży. Czyli jest pomnikiem ego właściciela, bardziej. Jarvis, it's me. Your boss man? Intruder alert. Security activated. Intruder? Woo. Jarvis, security override command Tango Oscar Sierra 3963. We're gonna have to fight our way in. Someone must have hacked my systems. That's the kind of thing I do to other people. No, tym razem sam padłeś ofiarą. Michael Jackson! A nie, to przewidziałeś. Okej. Już raz włamywaliśmy się do własnej wieży. Dokładnie do wieży Pana Fantastycznego. Just need an interface terminal. Okej. Czyli musimy załatwić mu jakiś terminal komputerowy, a w tym momencie nam tutaj jakoś ładnie wszystko na bazgrze na tablicy i będziemy mogli spokojnie sobie przejść. O proszę, jest jakaś zbroja. Wydaje mi się, że ci panowie to mają dosyć częsty problem z tymi systemami bezpieczeństwa i dosyć często odwracają się one przeciwko nim. No, ale to się zdarza, nawet najlepszy. Na całe szczęście Kapitan Ameryka nie potrzebuje żadnych udziwnień. Wystarczy mu tylko tarcza, muły i siła z wolności Ameryki! Tak jest. Wszyscy wiemy. Działa jak bumerang. Jej, możemy budować terminal. Dobra, Tony. Chociaż założyłeś już jakieś fajne takie... Jednak w majtkach mi się bardziej podobałeś. Nie, to nie znasz. Off. Alert. Super. Wszystko wyłączyliśmy. Sorry. Nie działacie. No i co to ma być? A. Woo! Radź se sam, koleżko. Wow, ale na farcie, widzieliście to? Jeszcze trochę bym był smażoną Ameryką. Takim hamburgerem. Wow. Właściwie to po co my się tu włamaliśmy, bo już nie pamiętam. A, włamaliśmy się, bo ekskluzywny garniturek. Kurwa, jego macie, nie? No i to by było na tyle. Ale ile klocków straciliśmy? Nie. Czy on ma wszędzie te garniturki? Czy on ma tutaj wszędzie porozwalane garnitury? Ale oczywiście żadnego nie może założyć, bo on chce ten swój elegancki na wyjściowe walki. Wiadomo. Okej, i to co robi? O, ho, coś ciekawego. Jeszcze wyżej. Wyżej, kochanie. I co ja mam z tym zrobić, za przeproszeniem? To ma chyba wylecieć. O, chyba się udaje zaraz. Powoli. Wyżej. No chyba nie specjalnie. No co jest? Co ja mam z tym zrobić? To mi nie chce wylecieć. No i super, i utknęło. Ale to wyżej nie leci. Hello. Może bliżej tego tutaj.
O, już jestem prawie. Jest, wyleciałem! Tak jest, moi drodzy. Kto tu umie prowadzić jakieś dziwne drony? Kto umie prowadzić? No oczywiście, że ja. Sam praktycznie tu poleciał, ale to nieważne. O, coś mamy. Jakiś prototyp. What the fuck? Co to jest? To jest jego chyba jakaś stara. A, to jest ta jego pierwsza. Oglądaliście filma? Każdy oglądał filma Iron Mana. Mena! O, to już wiemy, kto tu nam się wpierdziel na bazę. O, nie, same geniusze. Latać to niespecjalnie. Ale na całe szczęście są rakietki. A naparzamy na skurczybyków! To się nazywa akcja. Akcja demolacja. Sam sobie poniszczę trochę laboratorium, żeby odzyskać pieniądze w to zainwestowane. Skoro się zbuntowało przeciwko mnie, to znaczy, że coś jest nie halloween. W sumie cwana sprawa zrobili z tą winą. Żeby jeden nie mógł odjechać, to takie dwa przyciski trzeba nadusić. Ja, ale tych kolesi to w ogóle nie kojarzę, co wyłażę z podziemia. Jeszcze jeden? Chodźcie, ja mam czas. Ja mam tutaj te. O! Ej, tu jest ten stan jakiś tam, Philips, czy jak mu tam. Ja go zaraz uratuję. Ja go uratujemy. Uratowałbym go, gdybym mógł tu kopać. A, potrzebujemy Sandmana. Niestety go nie uratuję. Ej, czekaj, widzieliście, jak się ładował? Wow, jak fajnie, jeszcze raz. Teraz w tą stronę. Wow, fajno. Dobra, co tu mogę zrobić? Zapisać! Jak najbardziej niepotrzebna, że... Tej, wy widzicie tą wielką czachę, co tu patrzy? Ja dopiero się teraz zorientowałem, jakie to wielkie, jakie to, dlaczego to na mnie patrzy. Co to jest za łeb? Się patrzy na mnie. Ja się tak nieswojo czuję, jak się coś na mnie patrzy. Szczególnie taka wielka, czerwona czacha. Wally! Co tam u ciebie, kochanie? Jak żona, jak dzieciaki? Jak Iwa? Kto nie widział Wally'ego? Wszyscy się... No weźcie mi tego czarnego. Okej. Okay. Jedzie. Ameryka, przejechałeś. Gratuluję. Ej, czekaj. No, bo liczy się jebenięcie. Jakby to powiedział ktoś, kto przeklina, ale ja nie przeklinam. Na się rzadko. Ice? Z YouTube'a. No wy weźcie, cholera, co wy jesteście pseudointeligentni, nie piskajcie mi tak w moje urządzenia, bo jak ja wam zaraz z tym kluczem przywalę, to będziecie 3 dni głowy szukać. O! Reload! Puch! O, to się nazywa, nawet Hulk by tego nie był w stanie pokonać. Takiego ciosu. Tum. Nie, żebym trochę faworyzował tutaj Ironmana, ale... No nie lubię grać Kapitanem Ameryką, jak mam możliwość grania jakimś kolesiem, co strzela, to wolę takiego, co strzela, a nie strzela. No po prostu lepiej się gra, szybciej, sprawniej i tak w ogóle się fajniej gra. O, jest jakaś zbroja wyjściowa, może fajniejsza, może lepsza, coś się przebierzemy, coś na tego, tak jest. Ale nie mogę niestety, bo bym musiał mieć coś, co rozwala złote klocki. Wow, widzieliście? Ej, tak to ja nie potrafię. Joch, fajnie. Tak to ja nie umiem. Dobra, mykamy windą. Up. Nie, ale serio, jak tu wjechać? A, tutaj mogę coś zniszczyć. Na dwora, chodźcie. Dobra. Sekol view.
Ale jak tam kurde wyjść? No jak tam wejść? Bo on latać to niespecjalnie. Jest tak trochę... No! Cyganie jeden! Dalej, a może ty? Na łeb i hop. Dobra, może nie tędy. Idziemy sprawdzić inną opcję, bo po prostu nie wiem jak tam wskoczyć. Na pewno tu coś się da, na przykład tak. Nie da się. Możesz zniszczyć? Nie możesz. To jednak trzeba tam, tylko jak tam wskoczyć, no panowie, no bez jaj. Czy to nie lata w ogóle? Nie, poddaję się po prostu. Mnie zaraz szlak trafi. No nie idzie, no! No w łeb dostał. Zasłużonie! Ja pindolę. Calafiore, no. Może tędy. Wejdź ty też. Pojedziemy razem. Chyba nie pojedziemy. Czekaj, może B przytrzymam. A, znaczy się. No nie lata, no. No nie idzie, no. No nie, nie ten. Dobra, może coś tutaj ominąłem. Może coś zniszczyć jeszcze. No ja pindole, nienawidzę takich sytuacji, gdzie nie wiem co zrobić. No tam trzeba wskoczyć, no na pewno trzeba wskoczyć. Tylko ja, weźcie mi tą czachę, bo ja mu zaraz przywalę. Mnie tu przeszkadza i denerwuje, i irytuje. Na pewno coś tu trzeba zrobić, tylko po prostu nie wiem co. Może ja wskoczę. No nie da się, oczywiście, ale latać też się nie da, nic się nie da. Co ja tu mogę zrobić? Nie wiem, w kulki chcę zagrać. O! No i gówno i nasrane. No przecież zobaczcie jak to jest wysoko, on nawet nie dotyka łapskiem tego. A. No nikt mi nie powiedzie, że on ma podwójne skaki. Też głupie tam. Nienawidzę takich sytuacji, gdzie nie wiem co zrobić. I pół godziny myślę, a to się okazuje jakieś super banalne. No i super. Dobra, olał te panele. No, ten ma podwójne skoki. Ale oczywiście nikt mnie o tym nie poinformował i się sam muszę domyślać, że on coś takiego potrafi, tak? No dobra, ja rozumiem, czasami faktycznie są banalne te podpowiedzi. Ale czasami to by się przydało coś powiedzieć. Ten potrafi skakać dwa razy. Skocz nim dwa razy, a nie takie tego. Nie pomagasz? Wiecie co, jakbym tego nie zauważył, to bym chyba ze 3 dni tu stał i myślał, co trzeba zrobić. Naprawdę, no bo tak było już skampione. No weźcie mi ten czarny łeb przed ekranu, co oni chcą, cholera. Dobra, obrażałem cyganów, ale to nie powód, żeby mi tu wyświetlać na ekranie co sekunda. Czemu oni we mnie strzelają, ja nie mogę w nich? Możecie mi naskoczyć na mojego metalowego przyjaciela. Tak się walczy, kochani, tak się walczy. I po zabawie. Ameryka. Jo! Ty to masz moc. Nic i tak nie możesz zrobić, bo jesteś słaby. I potrafisz tylko machać tarczą. Nie no, nie obrażajmy go, w końcu gdyby nie on, to byśmy już dawno nie żyli. Fuck. Pieniądze i tylko o to mi chodzi. Ale ja nie mam extra muscle power, dlatego ci tutaj zrobię amerykańską ruletkę i weź tam strzel, rozdup czy co się da. Jak zawsze zresztą. No i tu się włączy wielki, mega, gigantyczny laser, który będzie do nas strzelał, a nawet może za dwa. Dwa. No, też nie tak źle. Mogło być z pięć. Okej.
Może w to, w to. Wow, to się nazywa moc. Pakiernia. Kolejny laser. Czekaj, dziadyków najpierw. Okej, teraz możemy tego. A może jeszcze... Aj, a może trzeba było to po bokach rozwa... No weźcie mi tą łapetynę, no! Ja już sobie nie żartuję, ale naprawdę ona mnie przyprawia jakieś dziwne takie uczucie, takie... Boję się. To jest Jarvis? To jest ten komputer? Czy to jest jakaś inna małpa, co mi się tu włamała do systemu? Zaraz się o tym przekonam. To są pytania z odpowiedzią. Warto rozmawiać. No proszę bardzo, jest już. My systems are being overridden. Wow, that is so cool. No time for that now. Okej, dobra, weźmy najpierw, pozbierajmy pieniądze. Nie, żebym był jakimś Żydem czy coś, ale nie, po prostu pieniądze, fajna sprawa. Tym bardziej, że chcemy mieć po raz kolejny prawdziwego wyznawcę. A pamiętacie, że to nie jest tak łatwo i że pamiętacie, że to już jest po prostu dla nas taki, że powinniśmy mieć, bo to już będzie chyba czwarta nasza misja, w której powinniśmy takowo wyróżnienie otrzymać, tak? Mam nadzieję, że nam się uda tym razem. A nie, że znowu spartolimy, jak zazwyczaj to nam wychodzi. Ale tak, dlatego też pozbieramy pieniążki. Dobra, tam widzę, że coś tam pan wyśmienity. Wyśmienity pan Ameryka. Uno. Wow! Okej. To działa. Uno problemu załatwiono, teraz jeszcze drugo problemu. I coś nie działa. Będzie Ameryka musiał znowu tutaj użyczyć swoją hipernie-zniszczalną tarczę. I się naładowało. Hehe, i wszystko przestało strzelać. No i co? I po to... O, no wróci nas. Niebieski łeb. No pokaż, co tam takiego masz przygotowanego. Uwaga, chwila przełomowa. Przebieranki. A nie zdejmujesz tamtej? Jacie, jaka złota. Czyli on może używać teraz, niszczyć możemy te złote. Jaki bajerant. No to jest coś, panowie. To jest coś. A, ja mam tutaj jakieś... A, ten. Wykleić mam jakieś te. Pięknie, panowie. Pięknie. To jest coś wspaniałego. No, to jest coś. Teraz możemy latać. I teraz możemy strzelać lepiej. Mamy laser. To jest w ogóle szał. Ale tylko niestety z ziemi, ale tak czy siak. Nie możecie mi naskoczyć wszyscy. Nie wiem, co się stało, ale coś się stało i prawie żeśmy wygrali. Chyba teraz co się... Loki! Mandaryn? Naprawdę wygląda jak cykan. He he! Ho ho! Ha ha! Loki, stand down! My insincerest apologies, but I need a source of high power at low cost. Well, you are stealing from the best. That's not the only thing we've stolen. Where are you going? Never trust a demigod. Ha, spieprzył! Zostawił frajerów.
No weź mu z lasera i po zabawie, no. Jak się świeci ładnie, pan. It's time to teach you so-called Avengers a lesson. Okay. Tangerine, I'm just tired of it. Tak to się robi u nas na dzielni. Ciężko trochę się tym jajcem celuje, ale idzie się przyzwyczaić. Ej, weź tego! Mocniej! Dobra, teraz nie będziemy się bawić już w strzelanie z lasera, bo wystarczy nam zwykłe minigun. Zobaczcie to, panowie nawet nie podchodzą. Ej, czekajcie, będziemy mieli tego super wyznawcę. Jest! Kolejna misja i kolejny prawdziwy wyznawca. Ej, tam coś jest, ja podlecę. Sekunda. O! Odpal! Odpal! Abyśmy spadli. Tragedia. No czekaj, no już. Weź, nie zostawię go tak pożywego. Dawać mi tu następnych. Heroes, there is still no such thing. Ej! Dlaczego on tak umie? Ja też bym tak chciał umieć. Czemu nie mam takiej opcji w zbroi? No to jest po prostu najlepsza opcja. Kręcisz się i nawalasz. Oni nawet do ciebie nie podejdą. Widzicie, to się nazywa akcja. Hajsu jak lodu. Aj się rozpadł na klocuchy. Never conceive of my vision for mankind. Now I shall turn your own weapons against you. Get them. Tego się nie spodziewałem, że ty coś takiego tutaj zbudowałeś. That the Hulkbuster armor? Yep. That will let him do anything the Hulk can do? Yep. No super. Czyli wielka zbroja, która potrafi go unosić, sprawia, że jest super mobilny, dodatkowo jest super ultra silny, tak jak Hulk. No po prostu zajebiście. Nie żeby mi to nie pasowało, ale jak ja bym tym kierował, to jeszcze, ale mój wróg. A założę się, że ma jakiś słaby punkt. Jeszcze tylko dwóch? No i po zabawie. Ja się tu łażę. O, widzę, słaby punkt. Tylko musi się odwrócić. Odwróć się. House party protocol activated. Domówki? What? Lol, co? Skąd ci się wszyscy wzięli? A biedny kapitan Ameryka tylko patrzy. Ja też bym tak chciał polatać, ja nie mogę. Nieźle. Tryb domówki, no dobra. O, teraz go już nie możemy chyba wziąć. Niestety trzeba będzie go od dołu i z tego laserka. Tylko musi się odwrócić w dobrą stronę. O. Czekaj. O, dobra. Widzę dziada. Okej. Świecę mu po plecach. No, odwróć się! Czemu się nie chce wybuchnąć? A! Teraz mogę coś zbudować. Myślałem, że będę musiał świecić po plecach. No ale tak to wyglądało, jakbym musiał świecić po plecach. Kapitanie Ameryka, dokończ dzieła zniszczenia!
To będzie laser. Wielkie, nie wiadomo, coś, co go ściągnie i zabije. Chyba nie. No może tak. Jednak tak, bo wibruje pad. Ale taką zbroję to ja bym przyjął. Taką luiską to bym chciał. So, like my suit? I have a soft spot for the oldies. Why is it my time can never stay in one piece? Takie życie. Metalowe przebieranki, poziom ukończony, cel spodnej gry odblokowany oraz osiągnięcie metalowe przebieranki. Iron Man MK, Mach 1, Iron Man MK, czyli Mach 42 oraz Tonego Starka bez bielizny. Znaczy, no wiecie, z bielizną, ale bez. W sensie pod spodem. Mandaryn, koleś, którego nazwiska i dlaczego on się tu pojawił, nie wiem, nie wspomnę, nie mam bladego pojęcia, ale pieniędzy mamy za prawie milion. Po raz kolejny prawdziwy wyznawca, coś wspaniałego! Po raz kolejny nam się udało i jeden klocek i kontynuujmy tryb fabularny. Initial test by Reed Richards show that these bricks store the power cosmic and are the remains of the silver surface board. If that means what I think it means, you alone have the expertise we need to help defend the Earth. Yeah. It looks like both our labs. These bad guys love to steal our stuff. And they've been stealing far too much of it. We need to move on our Latveria operation. I call it Operation Latveria. O, ten to oryginalne nazwę wymyślę. Turn on Shield's arc reactor tracking software. Tracking my arc reactor signatures? Do you know how many times I've had to find you at some crazy party? You see, having the best intelligence gives you the upper hand. Hawkeye, Black Widow, you're up. Okej, czyli dzieje się źle, ale co konkretnie to w sumie nie wiadomo. Follow the signal and find it. No dobra, wszystko jasne, wszystko wiemy, wszystko, wszystkiego się dowiemy, ale w następnym odcinku mamy 5,7% i bardzo serdecznie wam dziękuję za kolejną obecność podczas tutaj tej misji w wieży Tonego Starka. Mam nadzieję, że wam się podobała mi również, a dzisiaj macie do wyboru nową, ulepszoną zbroję Tonego Starka jako tą moc, którą chcielibyście posiadać oraz ponownie Kapitana Amerykę, dodatkowo tego kolesia, który wchodził pod ziemię i nie wiadomo skąd się pojawiał, Lokiego, którego pewnie większość z was by wybrała, oraz mega fajny kostium mega fajnego Iron Mana w mega fajnego takiego wielkiego. Ale to macie do wyboru i czekam na wasze odpowiedzi. Ja osobiście bym wybrał oczywiście półboga Lokiego, bo to fajne, taka duża moc. No ale cóż, pozostanie w sferze marzeń. Póki co bardzo serdecznie wam po raz drugi dziękuję i zapraszam już na kolejny odcinek, który pojawi się już jutro. Do widzenia, cześć!